100 lat tradycji Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na ziemi konińskiej. Na uwagę zasługują wystawy plastyczne, fotograficzne, które prezentowane były w różnych regionach kraju, również w Koninie. Takie jak wystawa fotografii Listy do syna autorstwa Chrisa Nidentala, wystawa plakatów i książki komiksowej Moje prawa, moje obowiązki o konwencji praw dziecka, wystawa fotograficzna Dziecko w obiektywie autorstwa Ryszarda Furmanka, kąciki przyjazne dzieciom. Ogólnopolskie programy, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka, Pedagog Rodzinny, LUS, Lokalne Usługi Społeczne w Powiecie Konińskim, Usługi Preadopcyjne Wsparciem Procesu Adopcji, Profilaktyka Szczepień Przeciw Grypie z dr Bożeną Janicką, Wychowanie przez Czytanie. Imprezy integracyjne i okolicznościowe o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, organizowane od lat przez Towarzystwo, wpisały się na stałe w kalendarz imprez miasta i powiatu. Tradycyjnym wydarzeniem plenerowym wpisującym się w obchody Dni Konina jest integracyjny festyn rodzinny promujący zdrowy styl życia, organizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Rodzinne turnieje kulturalno-rekreacyjne to wydarzenia kultywujące tradycje narodowe w integracji międzypokoleniowej. Organizowane są corocznie od 40 lat. Po turniejach odbywają się spotkania drużyn u prezydenta i starosty. Towarzystwo było organizatorem powiatowych Dni Rodziny w Starym Mieście, Kleczewie, Rychwale i Golinie we współpracy ze starostwem powiatowym i gminami. Bale karnawałowe dla około 500 uczestników warsztatów terapii zajęciowej subregionu konińskiego, organizowane w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, są jedyną tak dużą imprezą w Wielkopolsce, organizowaną od 22 lat. Ta forma integracji osób z niepełnosprawnościami otrzymała wyróżnienie Urzędu Marszałkowskiego. Każdy rok działalności towarzystwa kończy wyjątkowy koncert bożonarodzeniowy z przekazaniem światełka betlejemskiego i życzeniami świąteczno-noworocznymi. Wyróżnienia. Konińskie TPD było przez pokolenia doceniane przez środowisko, instytucje państwowe i samorządowe. Świadczą o tym liczne wyróżnienia. Na przykład za zasługi dla województwa konińskiego. Benedykt. Działania godne uwagi. Najlepsza instytucja NGO. Tytuł Supernowa. Społecznik Roku Przyjaciel Dziecka. W hołdzie ludziom tworzącym historię TPD z okazji jubileuszu stulecia uchwałą Rady Miasta Konina plac przed Konińskim Domem Kultury otrzymał nazwę Skwer Przyjaciół Dzieci. Ograniczenia czasowe tej prezentacji nie pozwoliły wymienić setek wolontariuszy, działaczy, członków zarządów wszystkich kadencji, oddziałów miejskich i gminnych, władz administracyjno-samorządowych, instytucji, jak również mediów zawsze otwartych na propagowanie idei Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Chyląc czoło przed Wami, przyjaciele, wspominamy i dziękujemy. Janusz Korczak w Magna Carta Libertatis pisał: każde pokolenie wnosi coś własnego i nieco zmienia nasze prawa i obowiązki, lecz wszystko jest jeszcze dalekie od ideału. Od razu wszystkiego nie da się zmienić. Niech więc chociaż nasze dzieci i wnuki mają lepsze życie. Niech śmieją się dzieci, niech śmieje się cały świat. Partnerzy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, parlamentarzyści, wojewoda wielkopolski, samorządy, wojewódzkie, powiatowe, miejskie, gminne, powiatowe centra pomocy rodzinie Konin, Koło, Słupca, Turek, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, sądy rodzinne w Koninie, Kole, Słupcy i Turku, Powiatowy Urząd Pracy, placówki oświatowe, służby zdrowia, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, służby mundurowe, spółdzielnie mieszkaniowe w Koninie, zakłady pracy, towarzystwa ubezpieczeniowe, Koniński Bank Żywności, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, organizacje pozarządowe. I organizacja, która zajmuje się tymi naszymi obywatelami, którzy najbardziej potrzebują czy oczekują tej pomocy, którzy są często pozbawieni pomocy czy opieki rodzicielskiej. Dlatego też te wszystkie problemy, które często wynikają w rodzinach, one są po prostu dzięki towarzystwu, dzięki działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, te problemy są właśnie w jakiś sposób przynajmniej częściowo realizowane i rozwiązywane.
Przede wszystkim znakomicie zapewnia spędzanie aktywne, wolnego czasu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, potrzebujących pomocy. Myślę, że w ten sposób, w znaczący sposób przyczynia się do lepszego rozwoju tych dzieci, zapewnia im lepszą edukację, więc stanowi znakomicie uzupełnienie funkcji rodziny. Organizacja kolonii, czy to letnich, czy zimowych, to właśnie dzięki tej organizacji wiele rodzin, których nie byłoby stać na wysłanie dzieci właśnie na te kolonie, skorzystały właśnie z życzliwości przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przejęło na siebie funkcję koordynatora, organizatora, ale przede wszystkim edukatora, bo my wszyscy wówczas, jako początkujący samorządowcy, uczyliśmy się, w jaki sposób wypełniać funkcje społeczne, wspierać dzieci, wychowywać i działać na tak szeroko pojętym polu. Zespół Szkół imienia Mikołaja Kopernika w Koninie od wielu dziesięcioleci współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. W ostatnich kilkudziesięcioleciach to jest współpraca na płaszczyźnie opieki nad świetlicą środowiskową, to jest użyczenie pracowni informatycznej dla warsztatów terapii zajęciowej, ale to jest mnóstwo imprez charytatywnych, które razem z TPD, czy wspierając TPD, organizowaliśmy w ostatnich latach. To jest zwykle co najmniej kilkudziesięciu uczniów rocznie zaangażowanych w tą współpracę i 10 do 12 nauczycieli. Trzeba powiedzieć, że jednym z głównych elementów, który łączy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych, jest nasza Szkolna Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Ona towarzyszy wszelkim imprezom organizowanym przez TPD od wielu, wielu lat. I jeśli już o orkiestrze wspomniałem, to mój kapelmistrz podkreśla mi zawsze, pan Robert Żurański podkreśla mi zawsze, że orkiestra grała, gra i grać będzie. Więc ja troszeczkę zabiorę z tego powiedzenia i powiem, że współpraca między Towarzystwem Przyjaciół Dzieci a Zespołem Szkół Górniczo-Energetycznych imienia Stanisława Stasica w Koninie trwała, trwa i trwać będzie. Mam prawo żyć, mam prawo być sobą, czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.